Johannes 14. Drugie miejsce z Jana 14. Johannes 14, vers 18. 14 rozdział, 18 wiersz. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Und die dritte Stelle aus Offenbarung 22. I trzecie miejsce z Objawienia, 22 rozdział. Die Verse 12 und 13. Objawienie, 22 rozdział, 12 i 13 wiersz. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Dreimal haben wir diese Worte gelesen, ich komme. Trzykrotnie czytaliśmy te słowa, ja przyjdę. In der ersten Stelle in Hebräer 10 geht es um das Kommen des Herrn Jesus auf diese Erde vor etwa 2000 Jahren. W tym pierwszym miejscu z Hebrajczyków 10 rozdziału mowa jest o przyjściu Pana Jezusa przed 2000 lat na tą ziemię. Sein Kommen in Niedrigkeit. Jego przyjście w tym uniżeniu. Sein Kommen um den Willen Gottes zu tun. Przyjście, by wypełnić wolę Bożą. Der Schreiber dieses Briefes macht klar, dass der Wille Gottes nicht durch die Opfer im Alten Testament ausgeführt werden konnte. Pisarz tego listu uzmysławia nam, że wola Boża nie mogła być spełniona czy wypełniona przez ofiary starotestamentowe. Unmöglich konnten diese Opfer Sünden wegnehmen. Nie było możliwe, by te ofiary mogły zgładzić grzechy. Sonst hätten sie ja aufhören können. Bo w przeciwnym razie mogłyby być tylko raz złożone i nie trzeba byłoby ich więcej składać. Aber als der Brief geschrieben wurde, da wurden sie immer noch gebracht, jeden Tag. Ale jak ten list był pisany, to te ofiary każdego dnia były ciągle składane. Sie konnten nicht Sünden wegnehmen. One nie mogły zgładzić raz na zawsze grzechu. Und dann sagte Herr Jesus, siehe, ich komme. I wtedy Pan Jezus powiedział, oto przychodzę. Wir dürfen in den Versen 5 und 6 Zuhörer werden eines Gespräches in der Ewigkeit. W wierszach 5 i 6, czytając je, możemy być takimi mimowolnymi słuchaczami rozmowy, która miała miejsce w wieczności. Da ist der Sohn, der kennt den Willen des Vaters. Tu jest przedstawiony syn, który zna wolę Ojca. Ich komme. I on mówi, przyjdę, przychodzę. Die Opfer des Alten Testamentes, die konnten deinen Willen nicht erfüllen. Bo te ofiary starotestamentowe nie były w stanie wypełnić twojej woli. Und es werden alle vier Arten von Opfer des Alten Testamentes erwähnt. I są tu wymienione cztery rodzaje tych ofiar starotestamentowych. Die Schlachtopfer und Speisopfer in Vers 5. Piąty wiersz, ofiary krwawe i ofiary czy dary. Das sind die Friedensopfer, to und diese unblutigen Opfer, Speisopfer. Te ofiary z pokarmów to są te bezkrwawe ofiary pokoju. Und dann die Brandopfer und die Opfer für die Sünde in Vers 6. I szósty wiersz, całopalenia i ofiary za grzechy. Alle Opfer des Alten Testamentes kann man in eine dieser vier Gruppen einteilen. Wszystkie ofiary, jakie były składane w Starym Testamencie, można przyporządkować do jednej z tych czterech grup. Alle diese Opfer konnten Gottes Willen nicht ausführen. I żadna z tych ofiar nie mogła wypełnić woli Bożej. Worin besteht der Wert dieser Opfer? Na czym polegała wartość tych ofiar? Er besteht darin, dass sie hinweisen auf das Opfer des Herrn Jesus. Polega wartość tych ofiar na tym, że wskazują na ofiarę Pana Jezusa. In jedem Opfer des Alten Testamentes sah Gott das Opfer seines Sohnes. W każdej z ofiar starotestamentowych Bóg widział ofiarę swojego syna. Dieser Sohn spricht hier, siehe, ich komme. I ten syn odpowiada tutaj, oto przychodzę. Der, der den Willen Gottes kennt. Ten, który zna wolę Bożą. Der kommt
um ihn auszufüllen. Przychodzi, by ją wypełnić. Er sagt in Vers 5, einen Leib hast du mir bereitet. Piąty wiersz mówi, aleś ciało dla mnie przysposobił. Da ist enthalten das Wunder, dass er gezeugt ist von Gott, dem Heiligen Geist. Tu jest ten cud, że został zrodzony z Ducha Świętego. Gott hat ihm diesen Leib bereitet. Bóg przysposobił mu to ciało. Das ist geschehen durch die Zeugung durch den Heiligen Geist. To stało się przez to zrodzenie z Ducha Świętego. Und so kam er auf diese Erde. I tak przyszedł on na tą ziemię. Geboren von einer Frau, wahrer Mensch. Prawdziwy człowiek, narodzony z kobiety. Gezeugt von Gott, dem Heiligen Geist. Zrodzony z Boga Ducha Świętego. Und deshalb auch als Mensch, Sohn Gottes. I dlatego też jako człowiek, Syn Boży. Rein und heilig, ohne Sünde. Czysty i święty, bez grzechu. Und so kam er, um den Willen Gottes zu tun. I tak też przyszedł, by wolę Bożą wypełnić. Wenn wir diesen Vers im Psalm 40 lesen würden, gdybyśmy ten wiersz przeczytali w Psalmie 40, dann würden wir da lesen, Ohren hast du mir gegeben. Tam jest napisane, uszy mi przygotowałeś. Ich frage mal die Kinder. Zapytam teraz pytanie do dzieci. Wofür braucht man Ohren? Po co potrzebujemy naszych uszu? Ohren, die braucht man, um zu hören. Po to, by słyszeć, by słuchać. Und zwar hören, damit man es dann tun kann. I po to słuchać, aby to później wykonać. Der Jesus kannte den Willen Gottes. Er hat ihn sozusagen gehört. Pan Jezus znał tą wolę Bożą. Można powiedzieć, że on ją usłyszał. Aber um ihn zu tun, braucht er einen Leib. Ale by ją wypełnić, potrzebował ciała. Musste er Mensch werden. Musiał stać się człowiekiem. Und so kam er. I w ten sposób też on przyszedł. Und es war für ihn Freude. I to też było dla niego radością. Es war für ihn wohlgefallen, den Willen Gottes zu tun. To było jego upodobaniem, by wypełniać wolę Bożą. Ihn hat das unendlich viel gekostet. Kosztowało go to nieskończenie wiele. Wir haben daran gedacht, wie er gebetet hat in Getsemane. Też wspominaliśmy to, jak on modlił się w Getsemane. Aber er wusste, der Wille Gottes konnte nicht ausgeführt werden, ohne dass er diesen Kelch trank. Ale on też wiedział, że wola Boża nie może być wypełniona bez tego, że on musi wypić ten kielich. Aber was bedeutet dieser Wille Gottes für uns? Cóż oznacza ta wola Boża dla nas? Das lesen wir in Vers 10. To czytamy w 10 wierszu. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Durch diesen Willen Gottes sind wir geheiligt. Tą wolą Bożą jesteśmy uświęceni. Für diese Tatsache, dass der Glaubende in dem Herrn Jesus vollkommen gemacht ist, was seine Stellung angeht, werden hier drei Beweise genannt. Dla tego faktu, że Pan Jezus był święty, są tutaj wymienione trzy rzeczy. Und das ist ein vollkommenes Zeugnis. I to jest doskonałe świadectwo. Der erste Grund, das ist der Wille Gottes. Pierwszy powód to jest wola Boża. Der zweite Grund. Drugi. Das ist geschehen durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Że stało się to przez ofiarę ciała Pana Jezusa. Und er ist einmal geopfert. I on został tylko raz ofiarowany. Und dann gibt es drittens in Vers 15 das Zeugnis des Heiligen Geistes. I w 15 wierszu mamy to świadectwo Ducha Świętego. Wisst ihr, kein Mensch kann ein zuverlässiges Zeugnis über diesen Willen Gottes geben. Wiecie, żaden człowiek nie jest w stanie dać bardziej wiarygodnego świadectwa. Woher soll ein Mensch sich mit diesem ewigen Willen Gottes auskennen? Bo skąd miał, żeby człowiek znać tą odwieczną wolę Bożą? Aber Gott, der Heilige Geist, ist ein guter Zeuge dafür. Ale Bóg, Duch Święty, jest tym dobrym świadkiem tego. Deshalb bezeugt der Heilige Geist ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nie mehr gedenken. I dlatego też Bóg Duch Święty mówi, grzechów ich i nieprawości ich nie wspomnę więcej. Wie gut, dass der Herr Jesus gesagt hat, siehe, ich komme.
Jakże to jest dobre, że Pan Jezus powiedział: oto przychodzę, um deinen willen, o Gott, zu tun. Aby wypełnić wolę Twoją, o Boże. Er sagt, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben. I dodaje jeszcze: zwoju księgi napisano o mnie. Wir haben gesehen, das ist eine, ein Gespräch in der Ewigkeit vor der Zeit. I wspominaliśmy wcześniej, że to jest ta rozmowa w wieczności przed nastaniem czasu. Da gab es das Alte Testament noch nicht. Nie było wtedy Starego Testamentu. Das ist also nicht gemeint mit Rolle des Buches. A więc tu nie jest mowa o tym Starym Testamencie. Es ist das Buch des Willens oder des Ratschlusses Gottes. To jest ta księga woli albo księga postanowienia Bożego. Der Jesus, er ist der Mittelpunkt, der Kernpunkt in diesem Ratschluss Gottes. I Pan Jezus jest tym punktem centralnym, tym zarodkiem tego wszystkiego. Wie dankbar sind wir, dass er gekommen ist. Jakże wdzięczni jesteśmy, że On przyszedł. Wir gehen zu der zweiten Stelle. Do drugiego miejsca przejdźmy. Wieder haben wir gelesen, dass der Jesus sagt, ich komme. Znowu czytaliśmy, że Pan Jezus mówi: oto przychodzę. Und da spricht er in die Gegenwart. I on tutaj mówi w teraźniejszości. Er war hier bei den Jüngern gewesen. On tutaj był z uczniami. Und er hat ihnen erklärt, ich gehe. I mówi, wyjaśniał im, że ja odchodzę. Ich gehe zum Vater. Idę do Ojca. Und dieser Weg wird mich über das Kreuz und durch das Grab führen. I ta droga prowadzi przez krzyż i przez grób. Aber wir finden hier Hirtenbemühungen des Herrn Jesus. Ale tutaj mamy tą troskę pasterską Pana Jezusa. Er wusste, sie würden bestürzt sein. On też wiedział, że oni będą zatrwożeni. Und er tröstet sie. I pociesza ich. Und ein Trost besteht darin, dass er sagt, ich komme. I jedna z tych pociech polega na tym, że on mówi: oto przyjdę. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Nie zostawię was jako sieroty. Ich komme zu euch. Przyjdę znowu do was. Und ich möchte gerne vier Aspekte davon zeigen. I cztery aspekty chciałbym tutaj pokazać. Segnungen, die wir in der Gegenwart genießen können. To są te błogosławieństwa, które teraz możemy się nimi rozkoszować. Das erste, er kommt zu uns in der Person des Heiligen Geistes. Po pierwsze, On przyjdzie do nas w osobie Ducha Świętego. Das sind die Verse 15 bis 17. To są te wiersze od 15 do 17. Und so ist er bei uns, der Heilige Geist wohnt in uns. I to tak jest, że Duch Święty mieszka w nas. Und das sind unendliche Segnungen mit verbunden. I z tym są połączone nieskończone błogosławieństwa. Er ist unser Sachwalter, der sich unserer Sache annimmt. On jest tym naszym orędownikiem, który stawia się za naszą sprawą. Wir haben einen Sachwalter bei dem Vater im Himmel, Jesus Christus. Mamy tego orędownika w niebie u Ojca, Jezusa Chrystusa. Ein Mensch im Himmel als unser Sachwalter. Człowiek w niebie jako nasz orędownik. Und dann den anderen Sachwalter, den Heiligen Geist, eine göttliche Person wohnend in uns hier auf der Erde. I mamy też innego orędownika, czy drugiego orędownika, Ducha Świętego mieszkającego w nas jako boska osoba w nas. Er nimmt sich unserer Sache an. I on stawia, zajmuje się nami, czy stawia się za nami. Er lässt uns die Schriften verstehen. On też pozwala, byśmy byli w stanie rozumieć Pisma. Er verwendet sich für uns. On stawia się za nami. Er führt und leitet uns. On prowadzi nas. Sind wir bereit, uns dieser Führung anzuvertrauen? Czy jesteśmy gotowi, by poddać się pod to prowadzenie? Ein schönes Bild dafür haben wir in 1. Mose 24. Piękny obraz na to mamy w 1. Mojżeszowej 24 rozdział. Da wird Rebeka gefragt. Tam jest postawione pytanie Rebece. Willst du mit diesem Mann, dem Knecht Abrahams, gehen? Czy ty chcesz pójść z tym mężem, z tym sługą Abrahama? Dieser Mann würde sie zu Isaak führen. Ten człowiek miał ją zaprowadzić do Izaaka. Das ist ein Bild davon, wie der Heilige Geist uns zu ihm führt. To jest obraz tego, jak Duch Święty prowadzi nas do Niego. Und was sagt Rebeka? I cóż mówi Rebeka? Ich will gehen. Tak, chcę iść. Das war mutig. To było ważne. Wir brauchen auch manchmal Mut.
I też potrzebujemy czasem odwagi, uns einfach der Führung des Heiligen Geistes anzuvertrauen, by pozwolić albo by zaufać temu prowadzeniu Ducha Świętego. Der Gottes Wort nimmt, um uns auf dem Weg zu leuchten. By wziąć Słowo Boże, aby ono nam świeciło na tej drodze. Wir nehmen oft die Dinge selber in die Hand. Bo często jest tak, że my te rzeczy bierzemy sami w swoje ręce. Wir suchen diesen oder jenen Ratgeber. I poszukujemy takiego czy innego doradcy. Wenn wir nicht wissen, wie irgendwas geht, gucken wir bei YouTube. Jak chcemy się dowiedzieć, jak się jakąś sprawę załatwia, włączamy internet i YouTube. Irgendein Film wird's wohl geben. Bo przecież jakiś tam filmik instruktażowy musi być tam dostępny. Aber loslassen. Ale odpuśćmy. Um wirklich die Führung des Heiligen Geistes zu erleben. By naprawdę doświadczyć prowadzenia Ducha Świętego. Nicht loslassen vom Wort Gottes. Nie zostawiajmy Słowa Bożego. Aber loslassen von unseren eigenen Wünschen und Plänen. Ale odpuśćmy te nasze własne życzenia i nasze własne plany. Das ist gesegnet. To jest błogosławione. Dieser Heilige Geist macht uns den Herrn Jesus groß. Bo ten Duch Święty sprawi, że Pan Jezus będzie coraz większy w naszych oczach. Wie viel Segnungen sind damit verbunden, dass der Jesus gesagt hat: Ich komme zu euch in der Person des Heiligen Geistes. Ileż błogosławieństw jest w tym zawartych, że Pan Jezus powiedział: Przyjdę do was w postaci Ducha Świętego. Das zweite: Ich komme zu euch, ich selbst. I druga rzecz: Przyjdę do was, ja sam. Das sehen wir in Vers 20. To widzimy w wierszu 20. Der Jesus sagt, ich bin in meinem Vater. I Pan Jezus mówi, ja idę do Ojca. Und ihr seid in mir. A wy jesteście ze mną. Und ich bin in euch. A ja jestem, jesteście we mnie, a ja w was. Er selbst ist in uns. On sam jest w nas. In der Kraft des Heiligen Geistes. W mocy Ducha Świętego. Paulus schreibt an die Kolosser, Christus in euch. Paweł pisze do Kolosan, Chrystus w was. Er betet für die Epheser. Modli się za Efezjanami, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, aby Chrystus przez waszą wiarę zamieszkał w sercach waszych. Christus in uns, er selbst. Sam, Chrystus w nas, on sam. Das dritte haben wir in Vers 23. I trzecią rzecz mamy w 23 wierszu. Der Jesus sagt, wenn jemand mich liebt. Pan Jezus mówi, jeśli kto mnie miłuje. Jemand, ganz persönlich. Jeśli ktoś, osobiście. Du. Ty. Du bist gemein. O tobie jest mowa. Hast du den Herrn Jesus lieb? Czy ty miłujesz Pana Jezusa? Diese Liebe wird sich zeigen. Ta miłość pokaże się. Sie zeigt sich im Gehorsam. Pokaże się w posłuszeństwie. Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Jeśli ktoś mnie miłuje, ten słowo moje zachowuje. Und was wird das Ergebnis sein? A co jest rezultatem tego? Mein Vater wird ihn lieben. Ojciec mój będzie go miłował. Ein besonderer Genuss der Liebe des Vaters. Jest to szczególny, możemy doświadczać szczególnego rozkoszowania się tą miłością Ojca. Und das zweite? I druga rzecz. Ich und der Vater. Ja i Ojciec. Wir werden kommen. Przyjdziemy. Und werden Wohnung bei ihm machen. I u niego zamieszkamy. Das ist erlebte und genossene Gemeinschaft. To jest ta przeżyta, czy społeczność, którą ciągle możemy przeżywać. Ich komme zu euch. Ja przyjdę do was. Das vierte, das ist im Zusammenhang mit Vers 27 und 28. Czwarty punkt to mamy w wierszach 27 i 8. Ich komme zu euch mit meinem Frieden. Pokój, przyjdę do was z moim pokojem. Ich gehe nicht zum Vater ohne euch Frieden, Frieden mit Gott zurückzulassen. Nie odchodzę do Ojca, nie zostawiając wam pokoju z Bogiem. Frieden lasse ich euch. Pokój zostawiam wam. Aber vom Vater aus, wo ich als verherrlichter Mensch sein werde, gebe ich euch meinen Frieden. Ale od Ojca, gdzie będę jako ten uwielbiony człowiek, dam wam mój pokój. Ich komme zu euch. I przyjdę do was. Segnungen, die wir in der Gegenwart genießen. To są te błogosławieństwa, których teraz możemy doświadczać. Zum Schluss haben wir gelesen. Na koniec czytaliśmy. Ich komme bald. Przyjdę wkrótce. Da geht es um sein Kommen in der Zukunft. Tu jest mowa o jego przyjściu w przyszłości. Und das hat zwei Aspekte. I to ma dwa aspekty.
Der erste Aspekt, er kommt zur Entrückung. Pierwszy, on przyjdzie, by nas pochwycić. Das ist unsere Hoffnung und Erwartung. To jest nasza nadzieja i to, na co oczekujemy. Darum geht es in Vers 7 von unserem Kapitel. I o tym jest mowa w 7 wierszu 22 rozdziału objawienia. Ich komme bald. Przyjdę wkrótce. Und bis dahin sind die glückselig, die die Worte der Weissagung dieses Buches bewahren. I błogosławieni do tego momentu są ci, którzy strzegą słów proroctwa tej księgi. Der zweite Aspekt ist seine Erscheinung in Macht und Herrlichkeit. Drugim aspektem jest objawienie, jego objawienie się w mocy i chwale. Und darum geht es in Vers 12. I o tym jest mowa w 12 wierszu. Und in Verbindung mit seiner Erscheinung gibt es auch Gericht. I w połączeniu z jego objawieniem się jest też mowa o sądzie. Das ist hier die Bedeutung und mein Lohn mit mir. To jest znaczenie słów, a zapłata moja jest ze mną. Wie glücklich sind wir, jakże, dass Jesus auch im Blick auf die Zukunft gesagt hat, ich komme. Jakże możemy być szczęśliwi, że Pan Jezus co do przyszłości naszej powiedział, przyjdę. Und in Verbindung damit ergänzt er, ich komme bald. I uzupełnia to jeszcze mówiąc, przyjdę wkrótce. Er stellt sich in Vers 13 vor als das Alpha und das Omega. I przedstawia się w 13 wierszu jako Alpha i Omega. Als der ganze Inhalt alles Redens, aller Worte Gottes. Jako ta cała zawartość słów albo wszystkich słów Bożych. Er stellt sich vor als der Erste und der Letzte. Przedstawia się jako pierwszy i ostatni. Als die ganze Offenbarung des Wesens Gottes, dessen was Gott ist. Jako to całkowite, pełne objawienie istoty Bożej. Und er stellt sich vor als der Anfang und das Ende. I jako ten początek i koniec. Der ganze Inhalt der Wege Gottes. Jako ta cała zawartość drog, dróg czy drogi Bożej. Alle Wege Gottes finden ihre Erfüllung in dem Herrn Jesus. Wszystkie drogi Boże mają swoje spełnienie w Panu Jezusie. Wie groß bist du? Jakże wielkim ty jesteś. Und wie hat er sich erniedrigt, als er kam, um den Willen Gottes zu tun. I jakże bardzo on się uniżył, gdy przyszedł, by wypełnić wolę Bożą. Wie dürfen wir ihn erleben, jeden Tag. Możemy go przeżywać każdego dnia. Weil er uns zuruft, ich komme zu euch, ihr seid nicht alleine. Bo on też do nas skierował te słowa, przyjdę do was, nie zostawię was samymi. Und wie freuen wir uns, dass er gesagt hat, ich komme bald. Jakże cieszymy się, że on powiedział, przyjdę wkrótce. I wtedy zobaczymy go takim, jakim jest. Podana pieśń 23, Geistliche Lieder 94. Oh.
Bądź Yeah.